Czy widać moje slajdy? Myślę, że. Widać slajdy. Dobrze. Szanowni Państwo, przypadło mi to zadanie przedstawienie pacjenta ze wszczepionym stymulatorem bądź kardiowerterem defibrylatorem. I ja opowiem o tym z perspektywy lekarza, który się takimi pacjentami zajmuje w oddziale zarówno przed wszczepieniem, jak i po wszczepieniu urządzenia. Zaczynając od tego, czym jest stymulator. Przede wszystkim należy powiedzieć, że rocznie, szacuje się, że rocznie na świecie implantuje się około 1 miliona stymulatorów. Zdecydowana większość, bo ponad 80%, to są osoby powyżej 65 roku życia. Jeśli chodzi o budowę stymulatora serca, to jest po prostu taki generator impulsów, który zazwyczaj się lokalizuje w lewej okolicy podobojczykowej. Oczywiście to nie jest reguła, bo czasami w zależności od dostępu anatomicznego, od warunków anatomicznych, od decyzji operatorów, może to być inny dostęp. To jest taki klasyczny stymulator serca oczywiście. I ten stymulator serca, ten generator impulsów jest połączony elektrodami. Elektrody się lokalizują w sercu, konkretnie w prawej komorze i w prawym przedsionku. W zależności od tego, czy jest to układ jednojamowy bądź dwujamowy. I elektrody wszczepia się poprzez nakłucie bądź nacięcie najczęściej żyły podobojczykowej, lewej. I oczywiście wraz z rozwojem medycyny no zdajemy też sobie sprawę, że no nie wszyscy pacjenci mogą mieć dostępy takie naczyniowe, szczególnie te z utrudnionym dostępem typu pacjenci dializowani, sportami do chemioterapii. Wtedy alternatywą dla takich chorych jest tak zwany stymulator bezelektrodowy, czyli stymulator mikra. To jest właśnie taki mała jakby bateryka, którą się lokalizuje i umieszcza tym razem z dostępu przez żyłę udową w prawej komorze. I ona się kotwiczy takimi małymi kotwiczkami. I po prostu jest to alternatywa dla pacjentów, którzy mają ograniczony dostęp żylny. Mamy jeszcze takich nowych rzeczy, może nie nowych, bo już kilka lat wszczepia się stymulatory pęczka Kisa. I oczywiście mówiąc o stymulatorze, to musimy też pamiętać o terapii resynchronizującej. Czyli tutaj też jest wtedy dodatkowa elektroda resynchronizująca, która ma po prostu za zadanie synchronizować skurcz. Jakie są wskazania najczęstsze do wszczepienia stymulatora? To, z czym my się spotykamy w klinice, to są przede wszystkim bloki przedsionkowo-komorowe wysokiego stopnia. Co to znaczy wysokiego stopnia? To jest przede wszystkim blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia typu drugiego, blok przedsionkowo-komorowy 2 do 1, zaawansowany blok przedsionkowo-komorowy czy całkowity blok przedsionkowo-komorowy, a także choroba węzła rzutokowego przebiegająca na przykład pod postacią zespołu bradykardia, tachykardia. Tutaj właśnie będzie się najczęściej taki pacjent po prostu będzie nam zgłaszał objawy pod postacią właśnie omdleń bądź pełnych utrat przytomności. Będzie też nam zgłaszał, że ma mroczki przed oczami. Także to są właśnie takie typowe objawy dysfunkcji układu bodźcowo-przewodzącego i węzła zatokowego. Wszczepiamy również stymulatory na przykład w bloku dwuwiązkowym z niewyjaśnionym omdleniem w przypadku zmiennego bloku odnóg pęczka Kisa. W chorobach nerwowo-mięśniowych tutaj u nas w klinice wszczepiano i wszczepia się nadal stymulatory osobom z dystrofią mięśniową Duchenna. Też wytyczne mówią o tym, że w przypadku omdleń odruchowych, jeżeli tym mechanizmem omdlenia była asystolia, to też należy rozważyć wszczepienie stymulatora serca. Natomiast co powinniśmy zrobić przed wszczepieniem? No, obowiązuje nas jako lekarza dokładny wywiad. Przede wszystkim musimy wykluczyć potencjalne odwracalne przyczyny bradykardii. Musimy zapytać o wywiad rodzinny, tu głównie dotyczący nagłych zgonów w rodzinie, czy takie choroby współistniejące jak na przykład bezdech senny, który również może się objawiać właśnie takimi pauzami w nocy i to może być mylnie interpretowane po prostu jako czasami po prostu te osoby mają
szybko wszczepiane, są kwalifikowane do wszczepienia stymulatora, a czasami po prostu wystarczy je dodiagnozować, zdiagnozować ten bezdech i włączyć leczenie na przykład aparatem CPAP. Oczywiście poza wywiadem obowiązuje nas wykonanie badań dodatkowych. No tutaj przede wszystkim to jest badanie EKG, ale też monitorowanie holter EKG, zwłaszcza przedłużone, trzydniowe, tygodniowe. Oczywiście badanie echo, bo tutaj w zależności od tego, jaka jest frakcja, czy występują zaburzenia kurczliwości, to dalej to determinuje rodzaj wszczepianego urządzenia. Oczywiście trzeba też wykonać podstawowe badania laboratoryjne. Tutaj często w przebiegu np. boreliozy czy infekcyjnego zapalenia w sierdzie może dochodzić do zaburzeń przewodzenia. Oczywiście należy wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia funkcji tarczycy, czy nawet przedawkowanie preparatów digoksyny. To są oczywiście takie najczęstsze sytuacje, z którymi się stykamy, bo proszę, przypadków bradykardii polekowej jest bardzo wiele, no przede wszystkim począwszy od beta-adrenolityków, poprzez leki hipotensyjne, leki antyarytmiczne, właśnie tutaj ta digoksyna. Miałam nawet ostatnio pacjentkę, która przyszła właśnie na wymianę stymulatora serca i okazało się, że brała przez kilka lat digoksynę, ale w sumie nie bardzo nawet wiadomo było z jakiego powodu, jakie miała wskazania. Okazało się, że po prostu tak brała, nawet nikt nie poinformował pacjentki, że powinna mierzyć poziom leku, co jest bardzo ważne, bo wtedy właśnie dochodzi do przynapartnicowania, no i może się to objawiać groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu. Również szereg leków psychoneuroaktywnych może prowadzić do zaburzeń. Czy leki stosowane powszechnie w onkologii również mogą skutkować blokami przewodzącego. I tak jak mówiłam, że przed wszczepieniem powinniśmy bardzo dokładnie pacjenta ocenić, czyli ten wywiad, badanie przedmiotowe, EKG, obrazowanie serca. I w zależności od tego, co podejrzewamy, to właśnie czy bezdech senny, to polisomnografia, czy jakiś dodatni wywiad rodzinny, testy genetyczne wtedy, czy obrazowanie w przypadku kardiomiopatii badaniem rezonansu magnetycznego czy badaniem PET. Ważny aspekt wykonania badania elektrofizjologicznego czy testy pochyleniowe również tutaj się pojawiają w ramach diagnostyki. Oczywiście nie u wszystkich pacjentów wykonujemy te badania. Najczęściej zawęża się to u nas do tutaj tej górnej części tego diagramu. Natomiast to jeśli chodzi o stymulatory, natomiast oprócz stymulatorów mamy oczywiście kardiowertery, defibrylatory. Czym się one różnią od stymulatora? Tutaj już nawet widać, że ten generator impulsów jest przede wszystkim dużo większy, bo i musi dostarczać nieco większej energii. Nieco inaczej jest zbudowana również elektroda defibrylująca. Ona też jest umieszczana w lewej komorze, natomiast no widać nawet na zdjęciach, na radiogramach przeglądowych, że jest ona po prostu nieco grubsza, bo i musi dostarczyć większej energii. Oczywiście nie jest to taka defibrylacja jak z użyciem klasycznego defibrylatora, czyli 200 Joule, tylko taki kardiowerter defibrylator dostarcza dużo, dużo mniejszych energii na poziomie 30-40 Joule, ale to są dość duże energie, jeśli pacjent jest przytomny. Ja sama też widziałam kilkukrotnie takie wyładowania właśnie w ramach dyżuru, gdzie no naprawdę to pacjenci, którzy mieli wyładowania, często mówią, że po prostu czuli się jakby byli rażeni piorunem, bo to tak to jest odczuwane. To są naprawdę dość spore energie. I jeśli chodzi o takie wskazania do wszczepienia kardiowertera, defibrylatora, to możemy je podzielić w zależności, czy jest to prewencja pierwotna, czy prewencja wtórna. W prewencji pierwotnej wszczepiamy kardiowertery, defibrylatory u osób z przewlekłą objawową niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, czyli ta graniczna wartość to jest dla nas 35%, ale ważna jest ta druga część zdania, czyli pomimo 3-miesięcznej optymalnej farmakoterapii niewydolności serca. Również wszczepiamy kardiowertery, defibrylatory po zawałowej niewydolności serca. Tutaj ta ocena jest nieco krótsza, bo już możemy
zakwalifikować takiego pacjenta po 40 dniach od zawału serca. Również takimi częstymi wskazaniami jest niedokrwienna kardiomiopatia roztrzeniowa, kardiomiopatia przerostowa. Tutaj korzystamy z kalkulatorów ryzyka i to ryzyko musi wynosić minimum 6%. Również w zespole wydłużonego QT, czy w takich zespołach genetycznych, zespół Brugadów, również tutaj jest to konieczne. Oczywiście w prewencji wtórnej, czyli u każdego pacjenta po przebytym nagłym zatrzymaniu krążenia, jeżeli to nie były jakieś odwracalne przyczyny. No i często też decydujemy się na wszczepienie kardiowertera u pacjentów z niestabilnym hemodynamicznie, często skurczem komorowym, oczywiście po wyrównaniu stanu ogólnego. Taką nowością, tak jak przy układach stymulujących był to ten stymulator bezelektrodowy, czyli mikra, tak w przypadku kardiowerterów, defibrylatorów mamy obecnie i również w naszej klinice są wszczepiane podskórne kardiowertery, defibrylatory. To są układy dedykowane szczególnie osobom młodym z zagrażającą życiu arytmią bądź u osób z utrudnionym dostępem żylnym. Czyli właśnie to są pacjenci przewlekle dializowani, czy właśnie z jakimiś portami do chemioterapii. I przede wszystkim szczepienie tego podskórnego kardiowertera nie wiąże się z koniecznością wprowadzania elektrod do jam serca. I mniej więcej ten podskórny kardiowerter, defibrylator wygląda w ten sposób, że po lewej stronie klatki piersiowej wszczepia się ten generator impulsów. Tutaj jest właśnie to jedno takie pierwsze duże nacięcie i dwa mniejsze nacięcia w celu wprowadzenia tej elektrody tutaj wzdłuż mostka i tutaj pod żebrami. Oczywiście zanim zdecydujemy się wszczepić taki podskórny kardiowerter, to musimy tego pacjenta dokładnie tutaj wymierzyć, żeby dopasować rozmiary elektrody i ustalić najlepsze optymalne wektory do działania tego urządzenia. Przede wszystkim, jak się przygotować do zabiegu. Tutaj będzie się u mnie w prezentacji przewijał dość często problem odstawiania leków i w ogóle stosowania leków przeciwkrzepliwych. Może to nie jest problem, natomiast na dalszych slajdach zobaczą Państwo, że no, może to się wiązać z pewnymi powikłaniami później. Więc jeśli chodzi o to odstawianie leków przeciwkrzepliwych przed zabiegami, to jest to uzgadniane w sumie w porozumieniu z operatorami. W literaturze uważa się, że za taki bezpieczny poziom INR to jest poniżej 1,75. Są nieco bardziej liberalni operatorzy, są tacy bardziej zachowawczy, że nawet i poniżej 1,3 wszczepiają dopiero. Natomiast to jest bardzo ważne w kontekście też przyjęcia do szpitala. Tutaj przyjmując tego pacjenta właśnie powinniśmy wykonać badania takie podstawowe laboratoryjne, żeby właśnie jak najlepiej tego pacjenta przygotować, żeby właśnie wykluczyć i zminimalizować ryzyko powikłań. Więc oczywiście taki pacjent ma wykonywaną morfologię, ma właśnie wykonywany ten koagulogram, ma również pobierane, oznaczane stężenie markerów stanu zapalnego i funkcję nerek, funkcję wątroby. Oczywiście oznaczamy też grupę krwi, ponieważ jest to no, zabieg inwazyjny. To są może takie trochę truizmy, ale no, pacjent powinien pozostać do badania, do zabiegu na co minimum 6 godzin. I też u nas pacjenci, którzy przychodzą, otrzymują również jałowe ubranie i takie specjalne mydło. Właśnie chodzi o to, żeby zminimalizować to ryzyko powikłań, żeby pacjent był jak najbardziej czysty do tego zabiegu. Dlatego też wszystkie te procedury i są wdrażane, żeby i pacjent czuł się bezpiecznie i żebyśmy też mieli, żeby nam było po prostu też łatwiej prowadzić pacjenta, żeby później nie dochodziło do powikłań. A zabieg to też nie ma reguły, ile on będzie trwał. Są zabiegi, które trwają dość krótko, to są zazwyczaj zabiegi wymiany baterii stymulatora, ale są też, jeżeli to jest zabieg poważniejszy, który wiąże się z implantacją większej liczby elektrod,
czy są jakieś problemy z dostępem naczyniowym, no to odpowiednio dłużej trwa. Jest to w warunkach bloku operacyjnego. Zazwyczaj są to zabiegi w znieczuleniu miejscowym. No i odbywa się to oczywiście pod kontrolą skopii rentgenowskiej. Już po zabiegu pacjent wraca na swoją salę i to, co należy do naszych zadań jako lekarza prowadzącego, to jest przede wszystkim no, takie badanie przedmiotowe, ocena stanu pacjenta, ocena przede wszystkim loży urządzenia, jak wygląda ta loża, czyli ta kieszonka na generator impulsu wytworzona. Jesteśmy zawsze w stałym kontakcie z operatorami, oni też są w kontakcie z lekarzami prowadzącymi na oddziale, więc możemy się dowiedzieć, czy zabieg był jakiś bardzo traumatyzujący, czy raczej przebiegł bez większych powikłań. Więc to nam też pozwala na dalszy plan leczenia. Oczywiście okołozabiegowo zaleca się stosowanie profilaktyki antybiotykowej. Jest to oczywiście zabieg z naruszeniem ciągłości tkanek. Najczęściej stosuje się u nas cefazolinę. Oczywiście ważne jest też leczenie przeciwbólowe. Zazwyczaj pacjenci wracają raczej bez bólu, bo są jeszcze działa to znieczulenie, ale później też są te leki rozpisywane. Badanie radiologiczne klatki piersiowej w zależności od tego, jak była wszczepiana elektroda, ale to zazwyczaj tutaj mamy zlecenia przekazane z bloku operacyjnego i tam mamy jasno napisane, o której powinniśmy taki rentgen klatki wykonać. Oczywiście kontrolne badania laboratoryjne, kontrolne echo serca przede wszystkim po to, żeby ocenić obecność płynu w worku osierdziowym i stopień niedomykalności zastawki trójdzielnej. Oczywiście kontrola urządzenia, o której za chwilę powiem. No i kontrolne EKG przed wypisem, już po przeprowadzonej kontroli tego urządzenia. Tutaj mamy właśnie zdjęcia rentgenowskie u pacjenta po wszczepieniu stymulatora serca. My zazwyczaj prosimy, żeby te zdjęcia były w dwóch projekcjach, czyli tylno-przednia i boczna. Właśnie po to, że czasami w tej projekcji tylno-przedniej nie widać dość dobrze położenia tych elektrod. Tutaj widzimy w zdjęciu w projekcji bocznej, że właśnie ta elektroda prawoprzedsionkowa się ładnie lokalizuje w uszku. Tutaj elektroda prawokomorowa w prawej komorze. Przede wszystkim to zdjęcie wykonujemy też w celu wykluczenia jednego z powikłań, jakim jest odmał płucnowa. Jeśli chodzi o kontrolę urządzenia, to odbywa się ona zazwyczaj następnego dnia, chyba że jest to wymiana baterii stymulatora, to staramy się minimalizować ten pobyt w szpitalu i skracać, zwłaszcza teraz w czasach pandemii, która już minęła, więc nawet pacjentów po wymianach staraliśmy się wypuszczać tego samego dnia, jeżeli nie było jakichś większych powikłań. Każdy pacjent z wszczepionym stymulatorem, czy kardiowerterem, czy układem resynchronizującym powinien mieć taką bransoletkę, czy informację o tym, że ma takie urządzenie wszczepione. W zależności od firmy, która wszczepia, której stymulator czy kardiowerter został wszczepiony, to mamy różne tak zwane paszporty urządzenia, czyli my mówimy tak kolokwialnie, że to są po prostu takie dowody osobiste tego stymulatora czy kardiowertera i każdy pacjent powinien taki paszport nosić ze sobą zawsze, czy w portfelu, czy w ogóle mieć przy sobie. W takiej książeczce jest informacja o dacie implantacji, o rodzaju elektrod, o rodzaju stymulatora czy kardiowertera. I przede wszystkim jest też kontakt do poradni kontroli urządzeń wszczepialnych w danym ośrodku. Oczywiście pacjent nie musi się kontrolować w tym ośrodku, w którym był szczepiany, to jest tutaj pełna dowolność. Ważne, żeby te kontrole były wykonywane regularnie. Jak często? To zależy od typu urządzeń i od rodzaju kontroli, bo coraz częściej rozwija się medycyna, też staramy się, żeby te kontrole były jak najbardziej w miarę możliwości zdalne, szczególnie osób, które no mają problem z dotarciem do punktu kontroli, mają jakąś dużą odległość czy po prostu jakieś ograniczenia w transporcie, więc tutaj rozwój telemedycyny, telemonitoringu, szczególnie też w czasach pandemii, gdzie
gdzie staraliśmy się minimalizować przybycia pacjentów do szpitala, kontakt z wirusami, z infekcją, jest też bardzo ważny, więc tutaj w zależności od tego, jaki to jest układ, to też wytyczne zalecają różny czas. Na pewno ten czas jest odpowiednio skrócony, jeżeli już bateria jest jakby w takim stadium wyczerpywania się. Zazwyczaj baterie stymulatora są nieco bardziej żywotne, kardiowertera nieco krócej, ale to nie ma takiej dużej reguły. Zazwyczaj mówimy, że bateria w stymulatorze starcza na około 10 lat, w kardiowerterze tam 7. Ale tak jak mówię, to jest zmienna indywidualna. Oczywiście zależy też od tego, czy dane urządzenie jest wykorzystywane i jak często. No i tutaj to, co podkreślałam, że właśnie rozwój telemonitoringu to też jest, pojawia się w zaleceniach. I co z takim pacjentem, którego już skontrolowaliśmy, już wszystko jest dobrze z naszej strony i chcemy wypisać? No przede wszystkim powinniśmy poinstruować pacjenta, żeby zwrócił uwagę na wszelkie niepokojące objawy ogólne, czyli zawroty głowy, omdlenia, duszności czy kołatania serca, co może pośrednio sugerować, że jest to jakaś dysfunkcja tego układu. Bardzo ważne jest, żeby do momentu zdjęcia szwów i przede wszystkim przez pierwsze takie powiedzmy 4-6 tygodni oceniać i kontrolować loże urządzenia. My staramy się jak najmniej w te loże ingerować. Jeżeli widzimy po zabiegu, że ona jest prawidłowa, nie ma jakiegoś krwiaka, zaczerwienienia, wycieku z treści tej rany, to zazwyczaj staramy się też nawet nie wymieniać opatrunku, żeby po prostu był jak najmniejszy kontakt z naszymi tutaj drobnoustrojami, czy to szpitalnymi, czy nawet takim naszą florą skórną, ale trzeba koniecznie poinstruować pacjenta, żeby w przypadku takich objawów alarmowych jak zaczerwienienie, ucieplenie, gorączka czy nawet stan podgorączkowy, wyciek treści z tej loży, taki wzmagający się, nieustępujący mimo leczenia przeciwbólowego właśnie ból czy obrzęk, zgłosił się najlepiej niezwłocznie do tego ośrodka, gdzie był wszczepiany. Powinniśmy też w pierwszych miesiącach ograniczać ruchomość tej kończyny, po której stronie jest wytworzona loża. Obciążania tej kończyny maksymalnie to jest takie obciążenie powiedzmy do 5 kg. Też powinniśmy ograniczać ruchomość, w sensie nie wykonywać takich gwałtownych ruchów odwodzenia, które mogłyby na przykład spowodować dyslokację elektrod czy generatora impulsu. Powinna się również unikać takich dużych pól magnetycznych. No i tu ważne też w takiej codziennej praktyce, że minimalna odległość od kuchenki indukcyjnej to jest tak około 60 cm, więc czasami wymaga również wszczepienie stymulatora, wiąże się z jakąś koniecznością przeprowadzenia małego remontu. I usunięcie szwów, bo oczywiście szwy skórne są zazwyczaj niewchłanialne i to jest w sumie też o tyle dobre dla nas, że pacjent później właśnie musi przyjść co najmniej te 7 dni po zabiegu i wtedy możemy też skontrolować te loże, zobaczyć, czy ona się goi prawidłowo. Oczywiście to jest minimum 7 dni, ale to zależy od rodzaju szczepionego urządzenia. W przypadku kardiowerterów czy układów resynchronizujących staramy się, czy nawet tych podskórnych kardiowerterów, to nawet jest do 2 tygodni. Ale ta loża, to jest też ważne, że jeszcze się trochę goi po usunięciu szwów. To, co ważne dla pacjenta po wszczepieniu urządzenia, żeby informować przed badaniem rezonansu magnetycznego, chociaż sporo nowych stymulatorów ma właśnie tę etykietkę pro-MRI, czyli są one bezpieczne i mogą być stosowane podczas badania rezonansu magnetycznego, ale i tak należy unikać tego badania przynajmniej przez pierwsze 6 tygodni po szczepieniu, czy to stymulatora, czy kardiowertera. Zawsze należy informować o tym, że się ma urządzenie właściwie w każdej sytuacji, czy to operacje, czy planowana kardiowersja, szczególnie już ablacja, ale też na lotnisku taki pacjent będzie powodował, że tam bramki będą pikać i musi właśnie dlatego mieć ze sobą książeczkę tego urządzenia, żeby potwierdzić, że
posiada taki. No to, co ważne, to prowadzenie pojazdów w przypadku osób ze stymulatorami, to właściwie nie ma takich dużych ograniczeń. Po 14 dniach można już spokojnie samochód prowadzić. Posiadanie stymulatora czy kardiowertera nie jest przeciwwskazaniem do jakby niezapinania pasów bezpieczeństwa. To jest, wystarczy tylko tam w okolice loży coś dodatkowo podłożyć, żeby po prostu jej za bardzo nie urażać. Natomiast jeśli chodzi o osoby z wszczepionym kardiowerterem, defibrylatorem, to tutaj jest konsensus właśnie Stowarzyszenia EHRA i w ramach tego konsensusu kierowcy zostali podzieleni na tak zwanych prywatnych, czyli po prostu używających samochodu do podróży takich prywatnych, krótkich, no i kierowcy zawodowi. No w przypadku kierowców zawodowych posiadanie kardiowertera w jakiejkolwiek prewencji, czy to wtórnej, czy pierwotnej, jest przeciwwskazaniem zasadniczo do prowadzenia pojazdów. Natomiast w przypadku używania samochodu do celów takich, powiedzmy, prywatnych czy takich osobowych samochodów, no to ten czas jest tutaj wymieniony w tabeli. I jeśli chodzi już tak na koniec, no oczywiście powikłania są bardzo rzadkie i to właśnie to przygotowanie przedoperacyjne jest też istotne. No ale nawet idealnie przygotowany pacjent może jakieś tam powikłanie rozwinąć. No i to najczęściej, z czym my się tutaj spotykamy, to są odmy opłucnowe, krwiaki właśnie loży, dyslokacji elektrody, co może się na przykład manifestować stymulacją przepony. Oczywiście infekcje loży się również zdarzają, uszkodzenia splotu ramiennego, czy taka istotna niedomykalność zestawki trójdzielnej powodująca. To jest właśnie kilka takich przykładów krwiaków loży stymulatora. Czasami wymaga to odbarczenia, wtedy w związku z błości tkanek stosuje się przedłużoną profilaktykę antybiotykową. Mamy dobre doświadczenia z klindamycyną. I z mojej strony to wszystko. Jeśli chodzi o takie informacje o stymulatorach i kardiowerterach w pigułce. Także dziękuję bardzo. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak już powiedziałem wcześniej, na samym początku naszego spotkania, sam jestem gdyby szczęśliwym posiadaczem takiego urządzenia jak stymulator, który został mi wszczepiony dawno, dawno temu, bo w 2005 roku w klinice u nas na Banacha. Już był wymieniany i uczciwie powiem tak, nie ma się czego bać, to jest zabieg. Zabieg oczywiście inwazyjny, aczkolwiek no o niższym skali ryzyka niż inne zabiegi kardiologiczne. Ale też dodam, że życie moje po wszczepieniu stymulatora uległo naprawdę diametralnej zmianie, oczywiście w sensie pozytywnym. Tak? Skończyły się omdlenia, skończyły się potykania serca, uczucie zatykania w gardle. Tak, więc naprawdę nie ma się czego bać. Ze stymulatorem można latać, tak jak tutaj pani doktor wcześniej powiedziała. Na lotnisku trzeba o tym powiedzieć. Nie będziemy przechodzić przez bramki, przejdziemy obok, będzie kontrola osobista. Taka typowa, tak, sprawdzenie, czy czegoś nie przewozimy niebezpiecznego i niedozwolonego. Można normalnie funkcjonować, mieć kuchenkę mikrofalową. Oczywiście nie wchodzimy do tej kuchenki mikrofalowej. Tak, korzystamy normalnie ze wszystkich dostępnych narzędzi. Oczywiście ze świadomością, że niektóre narzędzia mogą nam zaszkodzić i powinniśmy też troszeczkę na nie uważać. Dobrze, dziękuję serdecznie jeszcze raz pani doktor. Dziękuję również. Przechodzimy do ostatniej naszej części o ablacji. Tutaj też podam jako ciekawostkę. Też miałem kilku, jestem pacjentem po kilkukrotnych zabiegach ablacji podłożu różnych arytmii. Ablacje wykonywane przez zespół z naszej kliniki kardiologii. Także tak, oddaję głos panu doktorowi Cezaremu i wracamy potem. Dobrze. Już udostępniam ekran. W takim razie proszę powiedzieć, czy teraz państwo widzą moją prezentację? Tak. Dobrze. Szanowni państwo, ja się nazywam Cezary Maciejewski, jestem lekarzem rezydentem w pierwszej klinice kardiologii i oprócz takiego ogólnego szkolenia specjalizacyjnego również interesuje się inwazyjnym leczeniem zaburzeń rytmu serca, czyli właśnie ablacjami.
W trakcie tej prezentacji postaram się opowiedzieć głównie o tym, co następuje już po wykonanym zabiegu ablacji z perspektywy pacjenta, no bo przed zabiegiem i w takim bezpośrednim, bardzo krótkim okresie pozabiegowym Państwo znajdujecie się pod naszą opieką i zasadniczo wszelkie tutaj ewentualne powikłania, które wykrywamy w szpitalu, są natychmiast leczone i identyfikowane i odpowiednie leczenie jest wdrażane. Natomiast pewne rzeczy mogą się też wydarzyć po zabiegu i intencją tej prezentacji jest Państwu przekazanie takiej wiedzy, co się może wydarzyć już po zabiegu, co może być niepokojące, a co nie powinno niepokoić oraz co w takich danych sytuacjach zrobić oraz w ogóle dlaczego pewne rzeczy mogą wystąpić po zabiegu ablacji. Takie zrozumienie postaram się Państwu przekazać. I na początek, nie wiem czy tutaj... Dobrze. Na początek dosłownie 30 sekund o tym, na czym polega ablacja. Generalnie w trakcie zabiegu ablacji poprzez dostępy donaczyniowe, do których typowo używamy żyły lub tętnicy udowej, wprowadzamy elektrody do serca i następnie z użyciem tych elektrod diagnozujemy zaburzenie rytmu serca oraz z użyciem cewników ablacyjnych, czyli tych cewników, które potrafią uszkadzać tkanki w sercu, uszkadzamy w skrócie nieprawidłowe drogi przewodzenia w sercu. Bo w ablacjach, w kontrze do tego, co tutaj jakby mówiliśmy o stymulatorach serca raczej leczymy wolne rytmy serca, natomiast w ablacjach chodzi o leczenie szybkich rytmów serca co do zasady. I na czym polega ablacja? Ablacja polega właśnie na uszkodzeniu tych dróg przewodzenia w sercu, które powodują nam patologicznie szybkie rytmy. Tych uszkodzeń możemy dokonywać poprzez dostarczanie albo prądu o częstości radiowej, albo poprzez krioablację, czyli zamrażanie tych tkanek tak, żeby one już nie były w stanie przewodzić impulsów elektrycznych. I tutaj chciałbym pokazać taką symulację tego, w jaki sposób działa ablacja, żeby Państwo rozumieli, że jest to konkretna ingerencja w nasz mięsień sercowy. To jest przedstawiony właśnie cewnik ablacyjny, cewnik, który dostarcza prąd o częstości radiowej. I tutaj to zdjęcie pokazuje, jakiego rodzaju blizny w sercu powoduje to narzędzie. Na przekroju widzimy, że możemy uzyskiwać różne obszary uszkodzenia mięśnia sercowego o różnej średnicy oraz różnej głębokości i tym możemy manewrować poprzez zmianę mocy energii elektrycznej, którą dostarczamy przez cewnik oraz zmianę typów cewnika. Tutaj pokazuję to zdjęcie po to, żeby Państwo mieli świadomość, że jest to konkretna ingerencja w nasz mięsień sercowy i z tego też wynikają potencjalne dolegliwości, które Państwo po zabiegu mogą odczuwać, które zaraz omówię. Więc jeżeli chodzi o takie potencjalne dolegliwości, które mogą się wydarzyć po zabiegu ablacji, to jeżeli chodzi o takie trzy najczęstsze grupy, to są związane z dostępem donaczyniowym. Tutaj najczęstsze będzie krwiak w miejscu wkłucia oraz tętniaki rzekome, przetoki tętniczo-żylne właśnie w miejscu wkłuć, czyli w pachwinach. Oprócz tego po zabiegach ablacji mogą się pojawić zaburzenia rytmu serca, które mogą być związane albo z nawrotem arytmii, albo z wystąpieniem nowej arytmii lub wystąpieniem tachykardii zatokowej. Oraz mogą się pojawiać dolegliwości bólowe w klatce piersiowej i po kolei sobie omówimy te kilka różnych dolegliwości, które mogą już się wydarzyć po wypisie, żeby Państwu przekazać wiedzę, co powinno niepokoić, a co niepokoić nie powinno. Więc tak jak już wspomniałem, dostęp donaczyniowy w zależności od typu zabiegu odbywa się albo poprzez żyłę udową, albo poprzez tętnicę udową i poprzez te naczynia wprowadzamy do serca cewniki. W związku z czym po zabiegu, już po wyjściu ze szpitala, mogą się pojawić dolegliwości bólowe oraz czasami nawet duży siniak w okolicy miejsc wkłuć. Zazwyczaj takie zasinienia skóry, nawet jeżeli są obszerne, nie wymagają żadnej interwencji, one się w ciągu miesiąca, dwóch po prostu samoistnie wchłaniają. Jeżeli natomiast doszłoby do takiego wystąpienia masywnego krwiaka podskórnego i dołączyłaby do tego również stany podgorączkowe gorączka. Wydaje się wskazane, żeby Państwo w tej chwili w takiej sytuacji odwiedzili lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo być może zasadne by było wtedy przepisanie antybiotyku empirycznie, bo jest pewne takie ryzyko nadkażenia takiego krwiaka, jeżeli jest on faktycznie bardzo obfity.
Generalnie, jeżeli odczuwane są przez Państwa jakieś delikatne dolegliwości przeciwbólowe w tych miejscach pachwin i mają one tendencję jednak spadkową w kolejnych dniach, można stosować leczenie przeciwbólowe. Najbezpieczniejszym lekiem przeciwbólowym jest paracetamol. Różne są tutaj preparaty, na przykład APAP. I taki lek, jeżeli nie ma żadnych alergii w wywiadzie na ten lek, na pewno można bezpiecznie stosować, żeby z tymi dolegliwościami bólowymi w miejscu wkłucia sobie móc się uporać. Po obejrzeniu takiego niepokojącego miejsca wkłucia przez lekarza POZ, lekarz POZ może skierować do ośrodka, który wykonywał ablację, czyli w tym przypadku do nas, po to, żebyśmy my ewentualnie ocenili to miejsce wkłucia, czy wygląda ono w sposób niepokojący lub nie. Więc co do zasady, taki ból w okolicach pachwin, czy w tych okolicach, gdzie były uzyskiwane dostępy do naczyniowe, generalnie nie jest niepokojący, tak samo krwiak również nie jest niepokojący. Natomiast bywa, że może być to niepokojące, jeżeli w kolejnych dniach ten ból w tej okolicach pachwiny nasila się, nie poprawia się, nie zmniejsza się jego nasilenie, tylko on się nasila. Ponadto jeżeli towarzyszy mu takie silne wzmocnienie bólu w trakcie poruszania się, to sugerują te objawy takie podmiotowe, że mogło tam dojść do takiego powikłania jak tętniak rzekomy lub przetoka tętniczożylna. Więc jeżeli faktycznie jest tak, że ten ból nie ustępuje w kolejnych dniach, nasila się przy chodzeniu, to Państwo powinni się zgłosić w zasadzie już bezpośrednio do tutaj naszego ośrodka, żeby ocenić po prostu tą okolicę pachwiny. Przy czym należy tutaj wspomnieć o tym, że zazwyczaj takie powikłanie, o którym tutaj wspominam, jest diagnozowane przez nas już bezpośrednio po zabiegu. Następnego dnia po zabiegu my do Państwa przychodzimy, zdejmujemy szwy z miejsc tych pachwin oraz jeżeli były założone uciski naczyniowe, również zdejmujemy te uciski i opatrunki oraz oceniamy tą okolicę pachwiny wizualnie, jak i osłuchowo, bo typowo osłuchowo będziemy wysłuchiwać szmer, jeżeli byłaby taka nieprawidłowość, więc w znacznej większości przypadków tego rodzaju powikłanie jest wykrywane następnego dnia po zabiegu i Państwo nie zaobserwują go już po wypisie ze szpitala. Kolejną grupą takich dolegliwości, które mogą się Państwo spotkać już po zabiegu ablacji, to są zaburzenia rytmu serca i te zaburzenia rytmu serca mogą być spowodowane po prostu nieskutecznością zabiegu. Niektóre różne arytmie mają różną skuteczność. Mamy grupy arytmii nadkomorowych, gdzie skuteczność jest oceniana na powyżej 95% już przy jednorazowym zabiegu. I na drugim biegunie mamy ablację w przetrwałym migotaniu przedsionków, czy często skurczu komorowym, gdzie skuteczność jest oceniana na 50-70%, co wydaje się niską skutecznością, jakkolwiek należy powiedzieć, że jest ona i tak znacznie wyższa niż stosowane leczenie farmakologiczne. Więc nawrót arytmii jak najbardziej może być przyczyną kołatań serca. To, co Państwo mogą zrobić, żeby jakby ułatwić nam pracę i jednocześnie ułatwić Państwa leczenie, to jest dążenie do wykonania EKG w trakcie napadu takiej arytmii. Czyli z Państwa punktu widzenia wskazana jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo na przykład wykorzystanie tych urządzeń monitorujących. Na przykład są te urządzenia typu kardia, istel, gdzie no, pacjenci, którzy mają arytmię, często posiłkują się tego rodzaju urządzeniami, żeby zarejestrować taką arytmię, więc w tym przypadku warto z takiego urządzenia skorzystać, żeby móc kardiologowi ten zapis w trakcie arytmii pokazać. Grupą dużą naszych pacjentów są pacjenci poddawani ablacji z powodu migotania przedsionków. I jeżeli w tym okresie pozabiegowym wystąpi napad migotania przedsionków, to w pierwszej kolejności należy odczekać do 24 godzin, ponieważ po zabiegu ablacji też ta częstość konwersji przywrócenia rytmu zatokowego samoistnego jest większa, tak? Jest większa szansa, że jakby umiarowienie dojdzie w sposób samoistny. Natomiast jeżeli te kołatania serca utrzymują się już powyżej 24 godzin, no to należy się zgłosić do Izby Przyjęć lub SOR-u, dowolnego szpitala. To nie musi być koniecznie nasz szpital, to może być szpital, który jest najbliższy Państwa miejscu zamieszkania, ponieważ leczenie polega po prostu na przywróceniu rytmu zatokowego poprzez kardiowersję farmakologiczną lub elektryczną.
I tutaj należy powiedzieć, tutaj wyróżniłem tą grupę pacjentów po ablacji migotania przedsionków, ponieważ jest to taka największa grupa pacjentów, że 3 miesiące po zabiegu ablacji to jest taki okres, gdzie dochodzi cały czas do gojenia tkanek. I napad migotania przedsionków w tym okresie niekoniecznie oznacza, że długoterminowo ten zabieg będzie dla Państwa nieskuteczny. Dopiero po tych 3 miesiącach możemy liczyć taką jakby pełną skuteczność zabiegu. Wtedy, kiedy dojdzie już do pełnego wytworzenia się tych blizn, które są w obrębie lewego przedsionka wytwarzane, w tym momencie dopiero oceniamy tą długoterminową skuteczność zabiegu. U niektórych pacjentów niestety krótko po zabiegu ablacji dochodzi nawet do pewnej takiej zwiększonej proarytmiczności, w związku z czym no, napady migotania przedsionków mogą się u nich zdarzać i niekoniecznie świadczy to o długoterminowej nieskuteczności, więc należy po prostu leczyć tak jak napad migotania przedsionków, czyli zgłosić się na SOR lub do izby przyjęć, jeżeli samoistnie taki napad nie ustąpi. Kolejną przyczyną kołatań serca może być tachykardia zatokowa. To jest też takie działanie niepożądane zabiegu ablacji, które towarzyszy raczej pacjentom po ablacji migotania przedsionków albo atypowych trzepotań przedsionków w obrębie lewego przedsionka. Jest ono związane z tym, że w okolicach tych miejsc, gdzie wytwarzane są te linie ablacyjne, zlokalizowane są zwoje przywspółczulne, one są uszkadzane i dochodzi do takiego przyspieszonego rytmu serca bazowego, który pacjent może odczuwać jako stałe takie odczucie kołatania serca. Więc lekarz po wykonaniu EKG zauważy, że po prostu ta czynność serca jest przyspieszona albo zauważy to w holterze. Jeżeli Państwo zgłaszają w tym przypadku kołatania serca, że to jest coś u Państwa doskwierającego, to lekarz może wdrożyć leczenie beta-adrenolitykiem albo iwabradyną po to, aby ten rytm serca zwolnić. I generalnie w długiej takiej obserwacji to jest tendencja do tego, że ten rytm się przywraca do swoich takich fizjologicznych zakresów, które były przed ablacją. Także to jest zazwyczaj coś, co jest przejściowe. No i trzecią grupą dolegliwości bólowych, dolegliwości w ogóle po zabiegu ablacji, które mogą już się objawić po wypisie, są bóle w klatce piersiowej. I tutaj chciałbym pokazać właśnie anatomię. Jest to pokazane zawartość klatki piersiowej po usunięciu z niej serca. To chciałbym zaznaczyć, że naokoło serca znajdują się płuca, które są okryte opłucną. Do tyłu od serca znajduje się przełyk, bocznie nerwy przeponowe. Są to wszystko struktury, które w trakcie tych kolejnych aplikacji prądu o częstości radiowej mogą być w pewien sposób podrażnione. No i oczywiście nie należy zapominać o worku osierdziowym, który to serce obleka. Więc uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej po zabiegu ablacji dość często występuje i ma charakter przejściowy zazwyczaj. I generalnie powinno mieć tendencję do zanikania w kolejnych dniach. Nie jest ono szczególnie niepokojące. Można na nie przyjmować po prostu leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol. Natomiast są pewne takie cechy, które powinny wzbudzić Państwa niepokój. Czyli takimi cechami jest tak zwany ból w klatce piersiowej o charakterze osierdziowym. Ból w klatce piersiowej o charakterze osierdziowym to jest taki ból, który generalnie w kolejnych dniach ma tendencję do narastania, jest kłujący w okolicy przedsercowej, nasila się przy głębokim wdechu, czyli w momencie, kiedy w tej klatce piersiowej zaczyna się robić mniej miejsca i pogarsza się w pozycji leżącej. Jeżeli u Państwa taki ból by występował, należy się od razu zgłosić do SOR-u, do izby przyjęć, najlepiej właśnie ośrodka naszego tutaj, gdzie był wykonywany zabieg, po to, żeby wykonać echo serca i wykluczyć, czy nie ma właśnie cech gromadzenia się płynu w worku osierdziowym, bo o tym świadczy taki ból o charakterze osierdziowym. Kolejnym takim niepokojącym typem bólu w klatce piersiowej jest taki ból o charakterze zgagi, zwłaszcza jeżeli towarzyszy mu gorączka.
Może być to spowodowane podrażnieniem przełyku w toku właśnie tworzenia tych linii ablacyjnych w obrębie zwłaszcza lewego przedsionka. I czasami wymaga on diagnostyki wykonania gastroskopii, więc to jest też taki utrzymująca się zgaga długo po zabiegu, też jest objawem potencjalnie niepokojącym i dobrze, żeby Państwo, jeżeli występuje coś takiego, to na przykład powiedzieli o tym albo lekarzowi POZ, albo będąc u nas na wizycie kontrolnej po zabiegu. I kolejnym bólem w klatce piersiowej, który powinien być niepokojący, to jest ból, któremu towarzyszy uczucie silnej duszności i krwioplucia. To jest również coś, co powinno Państwa skłonić do poszukiwania pomocy w naszym ośrodku. To jeżeli chodzi, by było, jeśli chodzi o takie potencjalne dolegliwości, które Państwa powinny skłonić do poszukiwania pomocy. I jeśli chodzi o zalecenia po zabiegu. Ważną kwestią jest stosowanie leków przeciwzakrzepowych po zabiegu ablacji i to dotyczy pacjentów, którzy mają wykonywane albo izolację u źródeł płucnych, czyli ablację w migotaniu przedsionków, albo ablacje inne w obrębie lewego przedsionka, na przykład atypowe trzepotanie przedsionków. I tak jak przedstawiłem na początku, jakiego rodzaju zniszczenia dokonują się w sercu po jakby tworzeniu tych linii ablacyjnych. One mają jakby są korzystne, tak? Bo powodują, że możemy zakończyć możliwość zawiązywania się arytmii, ale jest to jednak konkretne uszkodzenie dla mięśnia sercowego. W związku z czym u pacjentów z migotaniem przedsionków ryzyko incydentów niedokrwiennych na skutek właśnie tych uszkodzeń, tego uszkodzenia śródbłąka jest szczególnie wysokie tuż po zabiegu ablacji. W związku z czym w ogóle stosowanie leków przeciwkrzepliwych, jeżeli lekarz je zaleci, jest w tym okresie dla Państwa rzeczą najważniejszą, bo zapobiega incydentom niedokrwiennym, na przykład udarowi niedokrwiennemu mózgu, a tak jak mówię, w tym wczesnym okresie po zabiegu to ryzyko jest niestety relatywnie w całym takim okresie życia Państwa dość wysokie. Większość pacjentów w ogóle ma wskazania do terapii bezterminowej. Generalnie chodzi o to, że bez kontroli lekarskiej, bez zalecenia kardiologa leku przeciwkrzepliwego nie można odstawiać. I tutaj w nawiązaniu też chciałbym powiedzieć o tym, że ablacja migotania przedsionków, nawet jeżeli jest w 100% skuteczna, czyli Państwo nie odczuwają napadów arytmii, nie ma napadów arytmii w kolejnych holterach, ona nie upoważnia do odstawienia leczenia przeciwkrzepliwego. Jeżeli raz zostały stwierdzone wskazania do takiej długoterminowej terapii przeciwkrzepliwej, to bezterminowo ona powinna być przyjmowana. Bezterminowo to oznacza, że do czasu, aż medycyna nie wymyśli jakiegoś lepszego leczenia. Jeżeli chodzi o zalecenia po zabiegu ablacji, w naszym ośrodku każdy zalecenia dostaje na karcie wypisowej indywidualnie, bo indywidualnie od tego, co obserwujemy w trakcie zabiegu oraz w tym wczesnym okresie pozabiegowym, każdy pacjent dostanie troszeczkę inne zalecenia po zabiegu ablacji, ale jest kilka takich rzeczy wspólnych. Więc na pewno, jeżeli są zalecone, należy stosować bardzo regularnie te leki przeciwkrzepliwe, o przyczynach już powiedziałem. Kolejną rzeczą ważną jest unikanie ruchów zgięciowych w biodrach oraz podnoszenia ciężkich przedmiotów. To zapobiegnie wytworzeniu się dużych trwiaków w pachwinach. Szczególnie ten pierwszy okres tygodnia, dwóch po zabiegu jest takim okresem, gdzie jeżeli Państwo zaczną podnosić jakieś ciężkie rzeczy, no to niestety może dojść do wytworzenia się takich dużych, obfitych trwiaków w pachwinach, które jak mówiłem zazwyczaj nie są ciężkim powikłaniem, głównie są defektem estetycznym, tak, który się w ciągu tam miesiąca, dwóch ma tendencję do wchłaniania. Zalecamy również unikanie intensywnej aktywności fizycznej. U pacjentów z migotaniem przedsionku zwykle to jest 2 do 3 miesięcy po zabiegu. W przypadku innych arytmii 2 do 4 tygodni po zabiegu. Natomiast to może być zmienne w zależności od naszych tutaj indywidualnych zaleceń danego pacjenta. No i uniwersalne zalecenie, jeżeli wystąpi kołatanie serca, należy dążyć do wykonania EKG w trakcie napadu arytmii. W naszym ośrodku większość pacjentów po zabiegu ablacji jest kierowana do dalszej opieki poradni kardiologicznej i może to być tak, że Państwo mogą być kontrolowani przez lekarza kardiologa, którego Państwo byli już wcześniej, ale również zalecamy kontrolę w naszej poradni kardiologicznej przyszpitalnej, w której zazwyczaj spotykamy się w zależności od typu arytmii albo jeden raz w przypadku na przykład trzepotania przedsionków takiego typowego, czy często skurczu z węzła przedsionkowo-komorowego, albo wielokrotnie, jak w przypadku migotania przedsionków, gdzie wykonujemy cyklicznie holtery w okresie co 3 miesiące przez 12 miesięcy, więc tych wizyt wtedy jest kilka.
I na tym chciałbym zakończyć swoją prezentację. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Dodam od siebie, jako pacjent, który miał wykonywane ablacje różnego rodzaju, i ablacje RF, i ablacje krio, to powiem z własnego doświadczenia, że ablacja krio praktycznie nie boli. Nie, to jest jak gdyby zabieg praktycznie bezbolesny, przynajmniej w moim przypadku tak było. Jedyny ból, który odczuwałem, to w momencie wkucia dostępowego w okolicy pachwiny. Natomiast ablacja RF prądem częstotliwości radiowej, tak, to jest odczuwalny ból, jednakże pamiętajmy o tym, że są podawane leki mocne przeciwbólowe i ten ból jak gdyby można znieść. Sam zabieg, jak to zabieg, tak jak tutaj pan doktor na samym końcu powiedział, należy unikać tego wysiłku fizycznego, niech ta rana tam w tym sercu się zagoi, abyśmy nie doprowadzili do jakiejś tam tragedii. Takie same miałem zalecenia. Ostatnią ablację miałem wykonywaną w 2014 roku i od tamtej pory nie widzę i nie czuję potrzeby, aby była wykonywana ponownie jakakolwiek. Tak więc naprawdę polecam, jeżeli jest zalecenie lekarza kardiologa, lekarza prowadzącego, aby taki zabieg wykonać, zrobić go i mieć naprawdę święty spokój po tym. Dobrze, serdecznie dziękuję panie doktorze. To była nasza ostatnia prezentacja w dniu dzisiejszym. Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować Państwu wszystkim. Jeżeli będą pytania do nas trafiały, do stowarzyszenia, będę starał się do Państwa je kierować, jeżeli nie będę w stanie na nie odpowiedzieć jak gdyby pod kątem medycznym, jeżeli pod kątem takim pacjenckim, no to będę starał się sam udzielać odpowiedzi. Tak, to mogę powiedzieć jedynie serdecznie dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.